może zacznę od tego, co polecają wszyscy. Ja wiem, że to czasem jest jakby kontrproduktywna sytuacja, czyli że to, co polecają wszyscy, jest dla nikogo, ale polecają naprawdę moi znakomici koledzy. Ja im się nie dziwię. Książka Nixy. Ja już Państwu o tej książce pisałam, dlatego że byłam umówiona na wywiad z autorem, który miał przyjechać do Polski i porozmawiać ze mną, po to, żebyśmy mogli bliżej poznać jego i jego twórczość. No niestety Nathan Hill mieszka w Tampie, czyli tam, gdzie na Florydzie zdarzyły się straszne rzeczy w związku z huraganem. No i właśnie w związku z tym huraganem nie przyjechał, czego strasznie żałuję, bo bardzo chciałam poznać autora książki pod tajemniczym tytułem Nixy. To jest historia życia Samuela, takiego chłopaka, potem już mężczyzny, który zostaje w którymś momencie swojego życia opuszczony przez matkę i przez wiele lat nie ma z nią kontaktu, aż do momentu, kiedy matka wraca w postaci newsa telewizyjnego, czy tam internetowego, czy jakkolwiek to nazwiemy, po prostu zostaje oskarżona o działania no, właściwie terrorystyczno-kryminalne. Samuel, który jest takim aspirującym trochę pisarzem, właśnie w tym samym momencie dowiaduje się, że no niestety książka, którą miał napisać, ale której nie napisał, nie ukaże się nigdy i właściwie musi oddać zaliczkę, którą jest winien wydawcy. I decyduje się, że w takim razie może opisze tę matkę, która jest teraz takim gorącym tematem w mediach. Ale właściwie to jest dla mnie książka o dorastaniu i o takiej właśnie o relacjach. Przy czym ciężko jest o tej książce opowiadać, dlatego że ona po prostu, ją po prostu trzeba wziąć do ręki i czytać, ponieważ jakby cała fantastyczność jej polega na języku, na poczuciu humoru, na świetnych opisach, na jakiejś takiej więzi emocjonalnej, którą się natychmiast ma z tymi bohaterami. Dawno nie czytałam niczego z taką przyjemnością i ochotą. To jest bardzo gruba książka. To jest w ogóle debiut tego człowieka. Mam takie poczucie, że bardzo wiele lat nad nią pracował i dopieszczał kolejne fragmenty, bo widać talent i ciekawa jestem, co on jeszcze nam pokaże, skoro tak debiutuje. Świetny jest Nathan Hill i przyrzekam, mają rację wszyscy, którzy go polecają. No, po prostu warto. Chciałam tylko pokazać tę książkę, bo ja jeszcze jej nie zdążyłam przeczytać. Elizabeth Strout, to co możliwe. Mam na imię Lucy, czytała cała Polska i się zachwycała i zbierała tam książka bardzo dobre recenzje. To jest kontynuacja Mam na imię Lucy, więc dla wszystkich fanów Elizabeth Strout to chyba dobra wiadomość. Ja tylko ją chciałam pokazać, że już jest jakby co, proszę Państwa, można sobie zobaczyć. U mnie czeka w kolejce. Teraz właściwie wszyscy wszędzie publikują wywiady z Janną Kos-Krause, a jest ku temu powód podwójny, bo po pierwsze na ekrany wszedł film Ptaki śpiewają w Kigali, film Janny Kos-Krause i Krzysztofa Krause, ale dokończony już przez samą Joannę. No i jest ta książka, wywiad Rzeka, przeprowadzony przez Aleksandrę Pawlicką, dziennikarkę, jest Życie po końcu świata. A ten tytuł już sam w sobie, wydaje mi się, dużo Państwu może powiedzieć. To jest rozmowa, rzecz jasna, o robieniu tego filmu, o tragedii, która się zdarzyła w międzyczasie, czyli o śmierci Krzysztofa, o żałobie, ale jest to też opowieść o Rwandzie, bo ten wywiad Rzeka przeplatany jest takimi krótkimi, no, reporterskimi formami właśnie o Rwandzie. No mocne, co ja mogę Państwu powiedzieć, mocne. Zobaczcie sami. Zawsze się boję, kiedy na okładce jakiejś książki jest napisane polska odpowiedź na coś tam, albo Agatha Christie XXI wieku. Tymczasem Antony Chorowicz rzeczywiście jest pisarzem, który bardzo do tego agatokristowego stylu i jakby ducha podchodzi blisko. On w ogóle w pewnym sensie specjalizuje się w Agacie Christie, dlatego że był autorem scenariuszy do seriali na podstawie książek Agaty Christie i jakby
ma wiele z tego ducha. Ta książka jest taką książką trochę postmodernistyczną właściwie, bo jest książką o książce i może się trochę kojarzyć z ohydną historią niejakiego Krystiana Bali, który też napisał książkę o morderstwie. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, zresztą Kasia Demik zrobiła film o tej szemranej, paskudnej historii morderstwa opisanego w powieści. Tutaj mamy redaktorkę Susan, która współpracuje od lat właśnie z takim tam pisarzem, który przynosi jej maszynopis książki o morderstwie, które miało miejsce w wiejskiej posiadłości. No i okej, ale coś jej tam zaczyna nie pasować. Co? Zobaczcie. Przyjemna lektura. Powiem szczerze, że widziałam ostatnio w pociągu na trasie Kraków-Warszawa jednego z ważniejszych pracowników Instytutu Książki, który tak siedział. Tak siedział. W ogóle nikt świata nie widział. Więc, no nie wiem, może rzeczywiście to jest też jakaś rekomendacja dla Państwa. Tej książki, o której chciałabym Państwu powiedzieć najbardziej, nie mam fizycznie, bo mam ją tylko w telefonie w postaci e-booka, więc nie będę pokazywała telefonu, bo co to za atrakcja. To jest książka Rebeki Solnit, która nosi tytuł Mężczyźni objaśniają mi świat, wydana przez wydawnictwo Charakter, któremu niniejszym chciałam jeszcze raz bardzo gorąco podziękować za wydanie tej książki. Są to teksty, eseje autorki, która będąc uznaną pisarką, eseistką, tak jak wiele z nas, nieustająco zmagała się ze zjawiskiem mansplainingu, czyli właśnie objaśnienia świata przez mężczyzn, czyli mówienia kobietom tego, co już wiedzą, jeszcze raz, na wszelki wypadek, przez kogoś, komu się wydaje, że wie o tym więcej lub lepiej. Ale to nie jest tylko książka o takich towarzyskich, niezbyt przyjemnych sytuacjach. To jest książka o przemocy symbolicznej wobec kobiet, o przemocy jako takiej, o tak zwanej kulturze gwałtu, o przemocy, jakiej doświadczają słabsze jednostki od tych, które ze strony tych, które mają nad nimi jakąś władzę. Ta książka jest super przejmująca, nie mogłam się oderwać. Czytałam ją cały dzień, aż ją przeczytałam. Jest tam też wspaniały esej o Virginia Woolf, nie tylko w kontekście jakby własnego pokoju, który powinna mieć każda kobieta. Jest to taka książka, która nie tylko otwiera oczy, ale też jakby utwierdza nas w różnych intuicjach, których może same jeszcze do końca, czy sami nie umieliśmy nazwać. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny tekst, będzie bardzo dyskutowany, będzie też bardzo krytykowany, bo to nie są tezy, które są łatwe do przełknięcia dla wielu ludzi. Tym bardziej gorąco polecam. A na koniec, nie wiem, czy pamiętacie poprzednią książkę tego autora o jakże atrakcyjnym imieniu Amor. A tutaj mamy historię, która najbardziej ze wszystkiego kojarzy mi się z filmem Wesa Andersona Grand Budapest Hotel. Bo mamy hotel, który znajduje się w Moskwie. Historia zaczyna się w latach 20., czyli już w bolszewickiej Rosji, bo właśnie w Rosji tak cała akcja trwa. A właściwie ta akcja cały czas toczy się w hotelu. W tym hotelu mieszka pewien arystokrata, który umknął kostusze spod kosy, mimo skazującego na śmierć wyroku, a potem i z wyroku mającego go zesłać na Syberię, jakoś się tam w tej Moskwie bunkruje i bunkruje się w tym właśnie hotelu, który staje się dla niego na jakiś okres życia całym światem. Arystokrata staje się kelnerem, jego łącznikiem ze światem zewnętrznym jest przyjaciel poeta, który opisuje mu na przykład zmagania z cenzurą w swoich poezjach. Bardzo elegancka, bardzo rzemieślniczo dobrze napisana historia, która, tak jak mówię, coś w sobie ma z tego ducha andersonowskiego, z tego Grand Budapest Hotel. A poza tym strasznie podoba mi się okładka tej książki. Naprawdę gratuluję wydawnictwu, że zatrudniło tak zdolnego grafika, żeby zrobił taką piękną okładkę. No to co? To chyba jest wszystko. Tak. Polecam, czytajcie Państwo. Jest to czytać, naprawdę jest to czytać.